Marzena Kawaj, Bernard Kinof, dobry wieczór. To jest Dziennik Regionów, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. A wśród tematów... Dwie rodziny w jednym pomieszczeniu, czyli lokal socjalny dla pogorzelców. To są właśnie moje drzwi. Muszę sobie tak robić, żeby po prostu zrobić sobie jakąś prywatność. Koniec protestów górników. Związkowcy wynegocjowali podwyżki. 8200 średnim wynagrodzeniem. Rekompensata niewypłacona w dniu 1 marca. Powiemy też, jak raper został świętym w kalendarzu. Nie chowamy głowy w piasek, żeby ta wpadka była też przyczynkiem czegoś pozytywnego. Samorządy zaciskają pasa i szukają cięć. Propozycje są różne. To, co niezmienne, koszty tych zmian poniosą mieszkańcy. Łukasz Wojciechowski. W Białymstoku.